Już rok w zasadzie po odnowieniu całej powierzchni, a powierzchnia zupełna, którą odnowiliśmy, to jest 3,5 tysiąca hektarów. Myśmy tego dokonali, no i patrząc na dzisiejsze realia, no to oko cieszy, że te uprawy, ten las wrócił na swoje miejsce i rośnie. Skutki nawałnicy nas wszystkich przeraziły, ale leśnicy od razu podjęli działania, a to miejsce odegrało kluczową rolę w odbudowie lasów. Nadleśnictwo Rytel ucierpiało najbardziej w całym kraju. Jaki procent powierzchni leśnej został zniszczony? Całkowicie zniszczeniu uległa 1/3 powierzchni nadleśnictwa. Druga 1/3 drzewostanów została bardzo mocno, w mniejszym lub większym stopniu uszkodzona. Także to, co zostało w nadleśnictwie nieuszkodzone, to tak około 30% całej powierzchni nadleśnictwa. Największym wyzwaniem w mojej ocenie to było wprowadzenie nowego lasu w te miejsca, gdzie ten las został zniszczony. I zadanie logistyczne i organizacyjne bardzo, bardzo trudne, bo tutaj już musieliśmy przygotować powierzchnię, ale też musieliśmy przygotować sadzonki do tego, żeby można było je posadzić. Pojawił się problem, skąd wziąć sadzonki? Skąd wzięliście? Sadzonki są hodowane w szkółkach, ale żeby mogły być wyhodowane w szkółkach leśnych, to muszą wcześniej być zebrane szyszki i musimy z tych szyszek pozyskać nasiona. Mieliśmy zapasy nasion w wyłuszczarni w Klosnowie i dzięki tym zapasom, dzięki też zapasom, które były zdeponowane w leśnym banku genów w Kostrzycy, ale też dzięki temu, że przystąpiliśmy do bardzo intensywnych zbiorów szyszek z tych drzewostanów, które już były wyselekcjonowane, udało nam się płynnie pozyskać te nasiona, co pozwoliło oczywiście na wyhodowanie odpowiedniej ilości sadzonych w szkółkach leśnych. Panie nadleśnicze, taka szafa wystarczy, żeby wyprodukować nasiona dla całej dyrekcji? Tak, taka szafa. Tu są dwie szafy tak naprawdę i one pozwalają na to, żeby wyłuszczyć szyszki nie tylko dla dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, ale również dla części dyrekcji pilskiej i dyrekcji gdańskiej. Duże te moce przerobowe w wyłuszczarni? No, wyłuszczarnia może rocznie wyłuszczyć do 100 ton szyszek. Taka jest moc przerobowa tych dwóch szaf łuszczarskich. Łuszczenie rozpoczyna się od końca listopada, grudnia, kończy się w miesiącu czerwcu. Także w chwili obecnej szafy łuszczarskie są puste, ale to tylko dlatego, że po prostu wszystkie szyszki mamy już wyłuszczone. A gdzie są nasiona? Nasiona zostały przewiezione do chłodni i są tam przechowywane w optymalnych warunkach, które pozwalają na to, żeby je przechowywać kilkanaście lat. Możemy zajrzeć do takiej chłodni? Zapraszam. Zimno tu! Tak, jesteśmy w chłodni, gdzie przechowywane są nasiona gatunków iglastych. Sosny, świerka, modrzewia, daglezji. I te warunki, jakie są tutaj, czyli ta obniżona temperatura, obniżona wilgotność, pozwalają nam na przechowywanie tych nasion nawet kilkanaście lat. Zimno, ale nie ma ujemnej temperatury. No, to nie jest jeszcze ujemna temperatura, to jest tylko chłód. To nie jest mroźna, tylko chłód. Wygląda jak leśne archiwum. Wygląda rzeczywiście jak leśne archiwum. Gdybyśmy sobie tutaj pokręcili troszeczkę korką, to zobaczymy kartony, w których są oczywiście nasiona. Kartony są opisane. Każde nadleśnictwo z dyrekcji toruńskiej, z gdańskiej czy z pińskiej ma swój depozyt właśnie w tej chłodni.
Czy można powiedzieć, że właśnie to miejsce uratowało nasz las po nawałnicy? Te zapasy, które tutaj mieliśmy zgromadzone, pozwoliły nam na odbudowanie tych wielkich połaci uszkodzonego lasu. Od ilu lat pracuje Pan już tutaj na terenie szkółki? Na terenie szkółki pracuję już 33 lata. Czy były takie lata, takie okresy, gdy szkółka musiała przyjąć taki ciężar odbudowy lasu? Po pożarze w Solcu Kujawskim pomagaliśmy wtedy kolegom, produkowaliśmy dosyć dużo sosny dla nich. Ta produkcja jest porównywalna do tej produkcji, która musiała nastąpić po nawałnicy? Nie, no bo w tamtym przypadku zwiększyliśmy produkcję gdzieś o pół hektara może, a w tej sytuacji musieliśmy praktycznie 100% szkółki obsiewać przez 4 lata. I już nie tylko sosną? Już nie tylko sosną, chociaż sosny było najwięcej. Sąsiednie nadleśnictwa z dyrekcji pomagały nam w produkcji dęba szczególnie i buka. Pan dba o sadzonki, które trafią do lasu. Od ziarenka obserwuje Pan ich wzrost i rozwój. Czy to jest tak, że drzewa, sadzonki, które trafią do lasu po wysiewie muszą radzić sobie same? Czy w szkółce mają takie cieplarniane warunki, są pod stałą opieką, ochroną i dopiero wysadzone w lesie muszą sobie radzić? Czasami przyjeżdżają do mnie dzieci ze szkół i przedszkoli i im tłumaczę, że to jest takie leśne przedszkole, gdzie hodujemy sadzonki w warunkach cieplarnianych, chronimy je przed inwazją szkodników, przed chorobami, dostarczamy wodę i nawozy w odpowiednich ilościach i w odpowiednim czasie. Tak, jak są chronione, to później sobie poradzą w takich warunkach już surowych czasami? No, powiem tak, że wychodzą od nas jakby zaszczepione i zaopatrzone w substancje pokarmowe na taki trudny start. Widzę, że na kwaterach mamy i modrzew, i dęby, i brzoza rośnie. Czy zawsze takie sadzonki produkowaliście w tej szkółce? Tak, produkujemy tutaj sadzonki głównie na własne potrzeby. Przed nawałnicą rokrocznie produkowaliśmy około 2 milionów sadzonek różnych gatunków. Później, kiedy spotkało nas to nieszczęście, no zmuszeni byliśmy wszystko zmienić. Przez ostatnie 4 lata, żeby zapewnić własne potrzeby nowych nasadzeń, sadzonek produkowaliśmy około 16 milionów i dokupiliśmy jeszcze z innych nadleśnic od kolegów około 5,5 miliona sadzonek różnych gatunków. Niektóre z leśnic u nas ucierpiały prawie w 100%. I ta szkółka przejęła cały ciężar przebudowy tych lasów? Nasza szkółka zmienić musiała całkowicie profil produkcji, uruchomić powierzchnie, które były ugorowane, które normalnie odpoczywały od produkcji szkółkarskiej. No i wszystko skierować na tory uruchomienia jak najszybszej produkcji, ponieważ nie tylko nasze lasy potrzebowały sadzonek odpowiedniego pochodzenia, ale też lasy prywatne, które sukcesywnie podlegały uprzątaniu i prywatni właściciele od nas sadzonki kupowali. Nie ma lasu bez drzew, tych drzew w pewnym momencie, bo wystarczyła jedna noc, że zabrakło. Ile potrzebowaliście czasu, by wyprodukować pierwsze sadzonki? Planowanie zaczęło się właściwie już od tego samego roku, kiedy była nawałnica, czyli od 2017 roku. Podwójnym nieszczęściem było całkowite prawie zniszczenie bazy nasiennej, którą mieliśmy tutaj w nadleśnictwie Rytel i u nas. I odtworzyliśmy z czasem zapasy nasion, bo zawsze jakieś zapasy mamy. Użyliśmy wszystkie nasiona, które były wówczas dostępne. I zaczęliśmy od produkcji właśnie sosny, brzozy, tych podstawowych gatunków. Także sukcesywnie co roku właściwie nowe zasiewy były prowadzone na szkółce i teraz wracamy do jakiejś tam normalności już takiej z
spokojnej gospodarki, mam nadzieję, już bez większych kłopotów. A jak pan zaplanował ten swój las, ten, którym pan się akurat opiekuje, po nawałnicy? Czy on będzie taki sam jak przed nawałnicą? Las będzie troszeczkę inny. Obliguje nas tutaj nasze siedliska, niezbyt bogate, ale mamy tak zwane mapy glebowe, na których bazujemy i gdzie mamy lepsze fragmenty, to zamierzaliśmy wprowadzać sadzonki dęba, buka i tą sytuację teraz wykorzystujemy, jakby natura nam troszeczkę ten proces przyspieszyła i tam, gdzie to było możliwe, zaplanowałem właśnie gatunki liściaste, które wzbogacają siedlisko, będzie mocniejszy, zdrowszy i odporniejszy z pewnością. W tym lesie? No tak, jak w gąszczu. Powierzchnia, która praktycznie w 2019 roku była odnawiana, czyli przywracany był tutaj las w 2019 roku. Wobec tego, to co tutaj widzimy, z czego wyszliśmy, no jest już dosyć duże. No, 3-latka. I bogato tu, widzę piękne dęby, ale coś one za gęsto chyba rosną, bo małe te odległości. No tak by się wydawało rzeczywiście, ale ta powierzchnia jest odnowiona w sposób bardzo specyficzny, mianowicie na tych maleńkich takich placówkach, które mają wymiary 2 metry na 2, posadzonych zostało dokładnie 14 sadzonek. Dlaczego tak gęsto? Właśnie, jest to taka metoda sadzenia, która ma spowodować, że z tejże właśnie jednej placóweczki wyrośnie w przyszłości jeden dorodny, piękny dąb, który od samego początku będzie pielęgnowany przez swoich współbratymców. Ingerujecie w to, czy one się same wyeliminują? Powinny się same eliminować i starać się będziemy nie ingerować, aczkolwiek różnie to bywa. Niestety cała ta placówka, wszystkie te egzemplarze, które tutaj rosną, są również narażone na różne szkody. Czy to abiotyczne, czy biotyczne ze strony zwierząt, więc być może, że będziemy musieli pomóc poprzez formowanie któregoś z nich, który wydaje się najsilniejszy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ta metoda jakby prowadzić ma do tego, żeby one wyrosły, wzajemnie się pielęgnować. Znaczy rzeczywiście dęby są podobno smakowite dla zwierząt. Oj, niestety tak, szczególnie tutaj. Jak widać za nami, gąszcz niesamowity. W tym gąszczu są sarny, bytują jelenie. Myślę, że to będzie niestety dla nich też smakołykiem pewnego rodzaju. Mamy w tej gromadce przodownika już? Tak, myślę, że go trochę nawet widać. Tutaj jest taki, który wybija się w tej chwili. Być może smukły, strzelisty, dumny. O, proszę, właśnie tak jest. Natomiast no, pozostałe jakby na zewnątrz będące są tymi pielęgnującymi tego docelowego króla, tego jegomościa, który ma wyjść nam jako ten najpiękniejszy. Ja już czuję tu w tym miejscu moc odradzającego się lasu. Kto sadził ten las? W 2019 roku tutaj została zainaugurowana akcja Sadzimy z prezydentem. I wtedy właśnie około 1000 osób w tym miejscu, no nie w tym miejscu dokładnie, bo to jest na obszarze około 100 hektarów, sadziło blisko 1000 osób. Były to różne formacje, byli to harcerze, byli strażacy, było wojsko, byli studenci, byli samorządowcy, leśnicy. Zryw taki społeczny był jednorazowy, czy jednak to społeczeństwo wzięło odpowiedzialność za las i można było powiedzieć, że służyło wsparciem dla leśników? Znaczy nadleśnictwa z wielką jakby ochotą poprosiły wręcz społeczeństwo o to. Myślę, że to nawet ze względu na oddolne jakieś sygnały.
z ochotą przystąpiła do tego, aby zaangażować społeczeństwo do sadzenia lasu, do przywracania lasu. Myślę, że znakomity sposób, aby związać nas, ludzi takich, obywateli, z tym dobrem narodowym. Myślę, że zwiększa to absolutnie odpowiedzialność ludzi za to dobro narodowe. Pan koordynował te wszystkie działania i nie tylko w tym nadleśnictwie, ale też w wielu innych, które ucierpiały. Czy las, który odnawiacie, który sadzicie też od podstaw, będzie taki sam jak był? Poszukiwaliśmy dróg właściwie, żeby z tego problemu, który nas dotknął, wyjść. I jakie drogi wybrano? Drogi często nie tak popularne albo nie tak powszechne jak do tej pory. Po prostu ogrom zniszczeń i wielkość powierzchni jest tak niesamowita, że nie można tego przyłożyć do tego miary i sposobów, jakimi gospodaruje się na co dzień. To jaki ten las będzie? Myślę, że będzie znakomity, aczkolwiek na pewno inny niż był. Tutaj w Rydlu, w którym jesteśmy, były przepiękne lasy. To było nadleśnictwo słynące z sosny zborów tucholskich, taki o ekotypie, to się mówi ekotyp sosny zborów tucholskich. I nadleśnictwo Rytel było takie wiodące, jeśli chodzi o ilość drzewostanów z taką piękną, dorodną sosną. Natomiast myślę, że my pójdziemy tutaj na pewno z tego, co robimy i w jakim kierunku się ustawiliśmy tą naszą pracę. Idziemy w kierunku bardziej zróżnicowanych lasów. Przede wszystkim staramy się zrobić wszystko, aby były bardziej odporne, między innymi na wiatr. Czy nam się to uda? Jest to pewnego rodzaju znak zapytania, który pokaże nam dopiero przyszłość, albo nie nam, przyszłym pokoleniom leśników, czy wybraliśmy dobry kierunek. Dlaczego taki obszar pozostawiono nieuprzątnięty? Z kilku powodów. Pierwszy powód to ku pamięci, żeby pozostawić fragment lasu, żeby upamiętniał tamte chwile i to, z czym zmagaliśmy się przez ostatnich kilka lat. Ale również takie fragmenty lasu mają bardzo duże znaczenie przyrodnicze i biologiczne. Bardzo wiele organizmów wymaga do swojego rozwoju tak zwanego martwego drewna, a jeszcze do tego wszystkiego chcielibyśmy zaobserwować, jakie zjawiska przyrodnicze, co będzie się działo z tym, co pozostawiliśmy, czy będzie się ten las później odbudowywał w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Są już jakieś pierwsze spostrzeżenia? Na dzień dzisiejszy jest troszeczkę za szybko. Widzimy, że nadal na tych fragmentach przewracają się drzewa, usychają, i nadal jest olbrzymie zagrożenie dla osób, które chciałyby po tym terenie się przemieszczać. To jest nadal ten etap, w którym jest za szybko, żeby zaobserwować ewentualne odradzanie się lasu. Jak grzmi i zaczyna wiać, to wszyscy myślimy, co będzie, bo nikt nie chciałby z nas drugi raz tego przeżyć. Chcielibyśmy, żeby reszta lasu została, także boimy się nadal tych podmuchów, boimy się tych zmian, które występują w klimacie. Jest lęk, obawa przed tym, że po prostu przyjdzie następna nawałnica, zniszczy nam resztę tego, co jeszcze pozostało w lasach, także zawsze pod jakimś strachem żyjemy, nadal, nie? Także przeżyliśmy to i będziemy pamiętać na pewno do końca. Siły przyrody tutaj rządzą, także my na to wpływu nie mamy. Możemy jedynie przeżyć takie coś i próbować żyć dalej. Nigdy się nie dostosujemy, no bo pamiętamy obraz wcześniejszy. No fajnie tutaj było, no teraz też jest fajnie, ale potrzeba czasu, żeby było tak, jak było. Żeby chyba już takiej nawałnicy w swoim życiu nie przeżyć.
Uwielbiam las. Wierzę, że tych zielonych płuc świata nigdy nam nie zabraknie. Z podziwem i z nadzieją patrzę na pracę leśników, dzięki której mogę tu odpoczywać, oddychać świeżym powietrzem i pracować. Będę tu wracać nie raz, bo ciągle jest gdzie wracać. Nawałnica z 11 sierpnia 2017 roku w ciągu kilkudziesięciu minut zmiotła z powierzchni ziemi 80 tysięcy hektarów lasów w Polsce. To był dorobek kilku pokoleń leśników. Najbardziej ucierpiały nadleśnictwa Rytel, Czersk, Runowo, Przymuszewo i Szubin. W ciągu 5 lat leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu musieli usunąć 6,5 miliona metrów sześciennych drewna i odnowić 18 tysięcy hektarów lasów. W tym celu wyhodowali ponad 100 milionów młodych drzew, a koszty tych prac wyniosą około miliarda złotych. Dziś las rośnie od nowa. Leśnicy nie poddali się, wygrali walkę z czasem i z nadzieją patrzą w przyszłość. Zanim wyrośnie nowy las, minie kilkadziesiąt lat.